końcu Imlil, udało się. Jest godzina 11 po 4 godzinach. Praktycznie chyba 4 samochody były, nie wiem, ja jak berety. Ale już górki widać, ładnie tutaj jest. A też już mnie nagabywali, że potrzebuję przewodnika czy nie, od razu do mnie, jak wyszedłem z autobusu. No zobaczymy. Znaczy chcę iść do tego oficjalnego, będzie łatwiej, nie? Przynajmniej wiadomo kto to jest, a nie jakiś tam gościu, który mówi o sobie przewodnik. Zobaczymy. Wioska nawet przyjemna. Dużyście jest. Pewnie się będę w Imlil spał, no bo będzie chyba problem, żeby dzisiaj już w ogóle wyjść. Musi jest dosyć późno. A tam też jest 1500 podejścia. Siema, siema. No, dobra, to teraz misja kreciki, znaleźć przewodnika. Tak, tak. Pokój i przewodnik znaleziony. Śpię gdzieś po górę, gości mnie w ogóle podwiózł, bo to daleko od tej całej wioski Imlil. No pokój, klasa. Okna fajne, wszystko jest, łóżko podwójne. Za 15 euro. No tak, za 15 euro, za 150 dirhamów. Jest ubikacja, czy w ogóle tutaj jeżeli chodzi o ubikację, to jest kibel i jest od razu prysznic. No. To helipa, bo tu może się lać. Znaczy tu jest jakiś taki kan zrobiony, próg. Odrobinę w sumie więc nie będzie, no ale połączenie ubikacji i prysznica naraz to wiecie. To też było w tamtym hotelu, łaka, w tym hostelu. Git ogólnie jest. Fajnie, że mam jedynkę, to się wyśpię dzisiaj. Tu rano wstajemy. Jeżeli chodzi o przewodnika, to jest taki problem, że chcieli za mnie za 200 euro. Ale że dzisiaj będzie grupa z Hiszpanii, to mam nadzieję, że uda mi się pod nich podpiąć. I pójdę i wejdziemy na Dżabal Tubkala. O, no kurczę, za chwilę wyjdziemy na zewnątrz, bo jest bardzo ładny tarasik u góry. Miło jest i cena nawet spoko. To takie turystyczne miejsce, nie ma źle. O, schodki są. O, czadzior jest. Góry wokoło, wreszcie. O, no, podobno mam czekać jakieś 3 godziny na to, aż przyjedzie tam ta grupa z Hiszpanii. To się dogadam. Ładnie, górki wokoło. Kilka zrobię jakichś tam ujęć. Bo też mega są tutaj te domki za mną, o dokładnie. Takie na zboczu, mega. Też fajnie, że w pokoju jest chłodno. Znaczy w ogóle to też chyba chłodniej mi się wydaje. Że słońce jest mocne, ale powinna się wytrzymać. To kurde, że do tej wioski na górze, że mam trochę z buta. Trzeba będzie drałować troszeczkę. No, więc spoko. I poszedłem do tego, jeżeli chodzi o przewodników, tego biura w Imlil, jakby taki oficjalny jest. Już wam nazwę dam. Bureau des Guides, czyli pewnie jakoś po francusku to jest. Bureau des Guides. No, ogarnę się troszeczkę, może jakąś kąpiel wezmę i się przejdę tutaj po wiosce. Fajne te domki jest. Nie wiem jak tam da się przejść na drugą stronę, ale... O, tu jest tak trochę... spadziście. Tu jest jakaś lina, pewnie tam jest prąd. Nie, spoko. Jakoś się ogarnie. Jak wyszedłem ze schroniska, to rzuciło mi się w oczy, że tutaj ludzie żyją z sadownictwa, między innymi. Zbierali, tak myślę, że chyba granaty. One były już bardzo czerwone. Też niektóre wyglądały bardziej jak jabłka. Nie wiem, nie znam się, nie wiem jak granaty rosną. No, też było pełno skrzynek. Pewnie już czekających na sam transport. Nie no, co chwilę są jakieś skrzynki, nawet za jakieś 10 metrów tutaj przede mną kolejne skrzynie są. Więc pewnie tych owoców tutaj sporo zbierają. No i skutery. Może pewnie nie jest tak jak w Azji, ale sporo tego jest. No, pewnie trochę tych sadów tutaj jest naokoło. O, tutaj widzę jakieś zielone coś. Nie wiem, czy to granat, czy może jakieś pigwy. O, tutaj skrzynie kolejne. Kiedy widzę, że oni to na osiołkach transportują, no dla mnie jest mega to jest. Czyli jest klimatyczne, ale z drugiej strony w ogóle, że tu jeszcze ludzie zaprzęgają do pracy takie osiołki, że im to się jeszcze dalej opłaca. No, to jest ciekawe, jak jest różnie od naszej kultury. Szedłem do skrzynki, zobaczyłem zawartość i po prostu rosną tutaj jabłonie. Nie żadne granaty, żadne pigwy. Granaty jeszcze sprawdziłem, to w ogóle są bardziej takie palmiaste krzaczki niż tutaj. To po prostu są na takich mniejszych krzaczkach jabłonie, no i w sumie na też większych drzewach. No i tyle, zagadka rozwiązana. Przechadzając się to tam, znalazłem taką płytką jaskinię, a czy może nie płytką, ale zamkniętą. Myślałem, że tam jakiś korytarz idzie, ale tylko taki wężyk jest mały. Ale fajne, można by było spać, jakby nie było noclegu. Taka akurat jest. O. Tak się przechadzam, bo jeszcze mam kupę czasu. Chciałbym jednak coś porobić, nie siedzi na tym schronisku. No. Tak ogólnie to biednie tutaj jest, jak tam widzieliście na tych zdjęciach, co przed chwilą puściłem. Niekiedy są jeszcze takie ceglane domy, znaczy takie w sumie z samych kamieni lepione, nie wiem, jakąś zaprawą jakąkolwiek, nie wiem, czy ziemią, czy nie ziemią, czy jakąś mieszanką tam traw, czy nie traw i gliny. Z drugiej strony też widać, że tutaj się trochę ludzi buduje, bo widać już takie normalne, takie nasze budownictwo, że normalne cegły, normalne wszystko zbrojenie jest, nie? No ale szału nie ma, biednie jest. Też jak po tych sklepikach, no to też tam w sumie dużo nie mają. W Marrakeszu to jest o taki poziom wyższy. Myślałem, że to będzie taka dosyć popularna wioska. To będzie rozwinięte właśnie ze względu na turystykę. No ale nie jest. No ale widać też, że coś się buduje. Może za parę lat, 10-20, to będzie o wiele inaczej wyglądało. Bo pewnie będzie coraz więcej turystów z zachodu, nie z zachodu, z całego świata. Myślę, że to jest taki łakomy kąsek, żeby, wiecie, ten 4000 zdobyć i też sobie pochodzić tutaj w górach Atlasu przy okazji. No. ale ładne okolice, warto się przejść gdzieś tutaj. Jest kilka takich jest parę górek naokoło do zdobycia. Takich na, nie wiem, godzinę, dwie wchodzenia. Teraz poobserwowałem sobie trochę pana, który pracuje tutaj niedaleko na budowie. Wciąga on teraz zbrojenia i może mu pomógł w tym osiołach, a czy tego nie widziałem, ale może pomógł, albo tylko na tym właśnie osiołku przyjechał. Też fajnie było, że w czasie pracy on już ma przygotowany ten czajniczek z herbatą, z jedną szklanką, bo chyba tylko dla niego to jest, na tacce. No i sobie popija. Też gdzieś tam czytałem, że w stylu takim berberyjskim to jest dobre pić sobie, robić sobie łyczek herbaty co godzinę. No. Znaczy na razie to tak mnie wszystko nagrywam z pewnej odległości. Jeszcze nie mam może takiej odwagi, żeby do nich, wiecie, z tą kamerą podchodzić, zobaczyć, pytać, co oni tam robią, ten. Z drugiej strony też dla mnie trochę jest dziwne, bo to w sumie jest dla nich normalne życie. Może dla nas jest atrakcja. No ale to jest takie trochę dziwne, żeby traktować ich do końca jak atrakcję. No wiecie, z kamerą podchodzę i co ty tam robisz, no. Przecież tam słyszałem, że właśnie w Maroku nie lubią jak ich się nagrywa. No. Ale krok po kroku, to dopiero pierwszy taki bardziej dziki kraj, w którym jestem. Pierwszy poza Europą. Zobaczymy jak to dalej pójdzie. Bonjour! Jakieś tam małe dziecko do mnie bonjour. No też w ogóle po francusku dużo gada. To też kiedyś były tutaj bardzo duże wpływy francuskie i chyba najlepiej się tu po francusku albo po arabsku dogadać. No angielski to jest gdzieś tam kolejny. No sprzedawców ten angielski to jest bezproblemowo, żeby się dogadać, no ale tutaj gościu, nawet jak do niego mówiłem coś po angielsku, no to odpowiadał do mnie po francusku, więc... Myślę, że ten francuski jest o wiele bardziej popularniejszy niż angielski. No, a teraz sobie zmykam na dół. Zaczęło padać. To w sumie pogoda jak dla mnie jest fajna, bo jest pochmurnie, nie ma tego całego słońca. Może trochę popadać, bo czemu by nie. Zobaczymy jaka jutro pogoda. Zobaczymy jak jutro będą widoki, jak będziemy wchodzili. Teraz siedzę koło jednego z tych meczetów, które widziałem z drogi. Za mną dokładnie jest taki właśnie wysoki minaret, taka wysoka wieża, z którego puszczana jest modlitwa wygłaszana przez kapłana. Z tego co zauważyłem, to niekoniecznie tutaj muzułmanie się synchronizują z tym, co wygłasza kapłan, bo na przykład jest modlitwa, a oni dalej, nie wiem, na przykład kontynuują pracę, czy kontynuują jakieś tam swoje zajęcia. Albo nawet jeżeli są gdzieś tam w domu, to nie modlą się akurat w tej chwili. Nie wiem jak jest w domu, czy modlą też się te 5 razy, jak wymaga, wiecie, ich religia. No ale na pewno niekoniecznie się synchronizują z tym.